24 października został oficjalnie otwarty punkt doradztwa dla młodzieży Młodzież w Punkt, który znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie na pierwszym piętrze. Z tej okazji we wtorek odbyła się konferencja. Podpisano także umowy partnerskie. Co dokładnie kryje się pod tą nazwą? Pod tą nazwą kryje się nasza chęć, a przede wszystkim nasze doświadczenie, kwalifikacja naszych partnerów, z którymi będziemy podpisywali porozumienia, żeby pomóc młodzieży zarejestrowanej jako osoby bezrobotne, młodzieży zarejestrowanej jako poszukujące pracy, ale również młodzieży, która do nas przyjdzie, młodzieży szkolnej, młodzieży niepracującej czy szukającej zatrudnienia, czy podniesienia swoich kwalifikacji, będzie doradca zawodowy, będzie radca prawny, będzie psycholog, będą informacje bankowe na przykład. Co młodzież będzie potrzebowała, co nam zasugeruje, z jakim problemem przyjdzie, będziemy próbowali wesprzeć i pomóc. Jest on na terenie urzędu, bo bardzo nam zależało na tym, żeby on był tutaj w tym urzędzie, żeby troszeczkę to zmienić myślenie i postrzeganie młodych ludzi o Urzędzie Pracy, pokazać ile rzeczy, w jakich zakresach możemy pomóc, w ilu rzeczach możemy wesprzeć. Także na tym nam też bardzo zależało. Punkt jest wyremontowany, myślę, pod młodych ludzi, bo konsultowaliśmy również z młodymi ludźmi wyposażenie, nawet kolory, żeby im tam było dobrze, żeby czuli się bezpiecznie, żeby chcieli po prostu z niego korzystać, są tam kupione komputery, także taki pełen zakres pomocy młodym ludziom. Mam nadzieję, bo się wszyscy będziemy tego uczyli. Mam nadzieję, że młodzi ludzie pokażą nam te swoje potrzeby. W jakich godzinach, tak jak Urząd Pracy jest czynny? Codziennie tak i w jeden dzień, we czwartek specjalnie do 17, żeby można było w tych godzinach załatwić swoje sprawy. Codziennie w godzinach pracy urzędu, a w jeden dzień dłużej, bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś może chcieć przyjść po prostu po południu. Partnerzy? Bank Spółdzielczy, Fundację Być Razem, Ośrodek Pomocy Społecznej Wiśle i radcę prawnego. Na początek, bo to są nasi stali partnerzy, mamy do siebie zaufanie, lubimy się, ale my w partnerstwie pracujemy od 2005 roku, mamy we krwi partnerstwo, bo wspólna praca, wspólne rozwiązywanie problemów zawsze przynosi lepsze efekty, ale to jest początek, bo może się okazać, że będą nam potrzebni, że potrzeby młodych ludzi będą takie, że zaprosimy innych ludzi do współpracy, to jest po prostu początek. Na realizację projektu pilotażowego pod nazwą Młodzież w Punkt w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Czas na Młodych, punkty doradztwa dla młodzieży Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pozyskał ponad 900 tysięcy złotych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.